Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się w grze Elden Ring. I tak, dziś wielka chwila. Nareszcie kontynuujemy przygodę po tym, jak ostatnio spotkaliśmy trzy palce. I cóż, no, jak widać, przygotowałem sobie takie ubranko, wiem, że brzydkie i nie pasuje, ale no, chciałem po prostu dzisiaj się trochę podopawać tym wszystkim. Dlatego też mam kapturek, w którym widać nasze piękne oczy. No i tutaj tą ranę. I tak, jeśli chodzi o pozostałe kwestie, to dziś wielki dzień, czy wielki, ale niewielki, jak zwał, tak zwał. Głównie dlatego, iż gdyż, ponieważ jest tylko, tutaj nie, ale debat chyba też nie. Nie, dobra, to może to, ale tak, dzisiaj właśnie powracamy do Akademii. Głównie po to, żeby sobie właśnie znaleźć te brakujące elementy, które tu gdzieś były. I jednak to nie to miejsce, czyli to co, sala debat to była? Chyba, musi być, nie wiem. Bo ogólnie tak, ponoć właśnie najłatwiej tam dojść od miejsca, w którym się widziało tego pomarańczowego Dreadegona, czegoś tak. Co to tutaj jest? Eldeńskie gwiazdy? Serio, to noszę ze sobą? Nawet nie pamiętam swojej magii. No ale dobra. Zaraz ocenimy, jak to będzie działać. To jest sensowne czy nie? No i tak, teraz to już nawet nie ma co mówić o całej Akademii. Będzie tutaj bardzo prosto. Jako że, no, jesteśmy po prostu na etapie takim, że nasze i życie, i wytrzymałości, i wszystko po prostu jest znacznie wyższe niż to, co powinno być tutaj, więc nawet nie ma co się przejmować czymkolwiek, tak naprawdę. Nie, dobra, i tak można zginąć przez tych czarodziejów głupich, którzy tak spamią, że w sumie to zanim zdążę jakikolwiek ruch zrobić, to jestem ten. To już dostaje i mi to przerywa. No cóż. W takim wypadku żywotność bestii, proszę. Dziękuję. I tak, eldeńskie gwiazdy. Eldeńskie gwiazdy. Moim zdaniem bezużyteczne zaklęcie, które noszę głównie dlatego, że mnie prosi o to jedna osoba, czym prosiła wcześniej. A teraz okazuje się, że po prostu zapomniałem je zdjąć, więc tak. A, jeszcze zapomniałem też dodać. Mam dzisiaj ubrane takie dwie rzeczy, wyjątkowo. I na czym w sumie to, na inteligencji. Rezultat jest, jak widzicie, taki. Jest to teraz najpotężniejsza pieczeń ze wszystkich, które mam, no. Wygrywa nawet z tą. A obie są na plus 7, co? Udowadnia, że jednak to jest lepsze, delikatnie. I w sumie, jak tu jeszcze chodzimy, to stwierdzam, że czemu by nie, mogę jeszcze tak sobie zrobić. I teraz zamiast 35 jest 38. Nie jest to może wielka różnica, ale nadal. Nadal w miarę przyjemna i tak, w sumie gdzie teraz? Naszym celem jest dostać się na dach. Pewnie trzeba będzie znać jakieś dojście, które ostatnio pominąłem. Problem tylko w tym, że jak już mówiłem, jak pominąłem ostatnio i teraz też nie mam pojęcia co i jak, to ciężko będzie. Ciężko będzie. Chociaż może jeszcze damy jakąś radę, o ile szukam. Jeśli mnie tu naprawdę nie było, a nie pamiętam po prostu czy byłem czy nie, to się załami trochę. Ja tutaj tak rozmyślałem o tym, gdzie iść, jak iść, czego szukać, a to było takie oczywiste. Nie lubię ich, nie lubię tych dziadów. To tak, trochę się już zgubiłem, ale tak, jeśli to było tak oczywiste, to nawet nie wiem, czym tego wcześniej nie zauważyłem. Ale cóż, jak to bywa ze mną, jestem ślepy. Ale dobra, idziemy. Prędzej, a może nawet jeszcze w tym odcinku dokończymy całe to zwiedzanie, całe te wszystkie te rzeczy i się uda coś. Okej, widzę to. Eldeńskie gwiazdy chyba nie będą dobrym wyborem przeciwko temu czemuś, ale spróbujmy i tak. A nie są najlepszym wyborem. Jak zwykle. Ale tak. Przynajmniej skuteczne, jeśli chodzi o same już eliminowanie go po tym, jak zejdzie. Chociaż tak jak widać,
taniej wyjdzie, jeśli bym używał po prostu sobie byle błyskawicy takiej jak ta. To też byle rabu, bo w sumie... Szkoda trochę energii, many i ogólnie czasu to wszystko. Się męczyć z eldyńskimi gwiazdami. No, ale tak, pobawiłem się, zobaczyłem, że nadal są bezużyteczne. To przynajmniej teraz nikt nie będzie mógł mi zarzucić, że... ten, jak to się nazywa? Że tak, no, że szkaluje, a nawet nie wiem, czy to jest dobre. Nadal uważam, że jest bezdziewne. W sensie, okej, jeśli cel jest szybki, dobrze unika pocisku tego głównego, to może te takie dodatkowe, ostatecznie się tam dodadzą do dobrych wartości i tam będą z tego obrażenia jakieś, ale... Ale no, najczęściej to jest tak, że te gwiazdy, czy tego chce, czy nie, zbyt szybko trafiają cel. Albo nie trafiają w ogóle. To jest jeszcze gorsze. Więc tak... Raczej mojej opinii na ten temat nie zmienię za szybko. A teraz jeszcze, jak tu jesteśmy, to... Tam u góry coś było, ale nie wiem, jak tam się dostać, więc... Pozwólcie, że pójdziemy tędy. I będziemy dalej zwiedzać. I muszę przyznać, jakkolwiek to miejsce robi wrażenie i wydaje się być w porządku, tak źle mi się kojarzy. Głównie przez gzymsy z Andorlondo, które były zmorą większości graczy, których znam. W sumie też moją. W sumie teraz tak mnie zastanawia, czy w sumie jak tam ogrywałem fragmentarycznie kiedyś te Dark Souls 1, czy wy widzieliście, żebym się męczył na gzymsach? Tak naprawdę to jest to dla mnie zastanawiające, czy wy widzieliście męczenie się moim na gzymsach? Czy jakimś dziwnym trafem po prostu, jak na YouTubie siedziałem z tym na streamach czy na Twitchu, to po prostu gzymsy były takie, powiedzmy, nieistniejące. Bo naprawdę nie pamiętam, więc jeśli ktokolwiek to kojarzy, to byłbym bardzo wdzięczny. A póki co, złazimy coraz to niżej i niżej i niżej w poszukiwaniu nawet nie wiem czego. I dobra, tu jest jakaś drabinka. No ale zanim tam drabiną, to jeszcze widziałem inne znajdźki i tym podobne. Więc tak, i jeszcze tu taki piękny przeciwnik, to od razu... byłbym wdzięczny, gdybyś, mój drogi postaciu, trafił dziada. Dzięki. Od razu lepiej. No i tak, idziemy tam po przedmyciki. Widzę, że też będzie skok, który pewnie wykonam przy pomocy kosy, bo się boję, żeby z niej to zepsuje. I klucz nasyconego miecza. Klucz nasyconego miecza. Co to było? Pamiętam, że to było coś takiego chyba ważnego, ale... I cholery, nie powiem co i jak i gdzie. Przynajmniej nie teraz, bo ogólnie pewnie będę pamiętał tu jakieś... Za 2 tygodnie, poznając mnie z perspektywy tego odcinka, kiedy to nagrywam. Bo zawsze coś jest ważnego, coś kojarzę, to sobie przypominam, kiedy już o tym zapomnę jako tako, co to było. Więc będę pamiętał, że coś było, ale nie będę pamiętał, co to było. Chyba, że sobie wyjątkowo przypomnę szybciej. Co, jeśli mam być totalnie szczery, nie wierzę, ale może. I tak, tutaj mamy kraby. Co jest niebezpieczne, ale dobrze, niech sobie będą i... Kamień numer 4. Za tamtych czasów to były cenne skarby. Teraz już niekoniecznie. Skoro naszym poziomem bazowym jest plus 7. I oczywiście mam też kosy 9, parę rzeczy na 8, no ale... Plus 7. Plus 7 to chyba naprawdę bezpieczna baza. I w sumie co więcej mogę powiedzieć... Tak... Raz. W sumie pomiędzy tym poprzednim odcinkiem też, tak osobiście mogłem dodać, dużo się nie wydarzyło. Jedno co to tam właśnie pomyślałem, co zrobić, teraz tu jestem. No i siedziałem trochę też właśnie nad swoim ubrankiem. Tam coś jest, zaraz to zobaczymy. Bo wygląda ładnie, ale zanim tam to jednak trzeba cały... ten dach zobaczyć i wyeliminować wroga, który akurat tutaj się pojawił. To szczęście, że go zobaczyłem, zanim on mnie zaatakował. No i dobra, idziemy. I w sumie jeszcze mogę żywotność bestii szybko rzucić, czemu nie, skoro niewiele nam brakuje życia. Wiem, też przy okazji, nie musicie tego komentować czy coś, że w tym momencie
lepiej niż z kosem, bo było żyć z tym mieczem, tym na regenerację życia i wiecie co w sumie? Nawet to zrobię, jak tak teraz sobie o tym pomyślałem i właśnie to powiedziałem. Może być naprawdę dobry wybór. Oszczędzę trochę na... narzucaniu. Okej. Niestety dwóch. To jest... niebezpieczne. Ale tak, daliśmy radę na szczęście. Chociaż dobra, dziwne by było, gdybym nie dał rady w takim miejscu jak to, na takim etapie jak ten. Cek, tutaj mogę iść. Tylko po co tak do końca, to nie wiem. Są tu jeszcze żyrandole, na których chyba nic nie ma. Jakiś żyrandol spadać? A nie, jednak są. Jednak zanim tam, to jednak tak, no, wolę tutaj pochodzić też. Chociaż... chyba jak spadnę, to będę tam i tak, na tym poziomie. Spadnę na żyrandola, więc... więc tak, jednak pójdziemy. Ostrożnie. Ostrożnie. Potem nie musiał tego żałować. I co my tu mamy? Błyskawienny klucz do akademii. Aż to sprawdzę. Jak no... mieliśmy z tego co widzę. Kamienny klucz do otwarcia i tutaj... to samo, tylko że w innej kategorii. Jeden odcinek jest nowy, nikt go nie użył. Okej, czyli to jest jedna różnica. Teraz, czy to jest to miejsce? To jest to miejsce. Jakiś kryształowy krab. Którego powiem szczerze, nie kojarzę. Kamienna koronia bliźnioksiężnika. Zaraz zobaczymy co to. To zanim to muszę jeszcze tego tutaj gościa pokonać. Okej, i pewnie to jest kolejna korona. Okej. A jest lepsza. Daje aż plus 6. Ale okej, jeśli daje plus 6 inteligencji. A. Właśnie plus 6 inteligencji. Wow. Brakuje jeszcze 11. Tak, chyba 11. No to nie jest tak źle w sumie. Lada moment będziemy w stanie może nawet osiągnąć to coś, co tam chciałem, czyli wiecie, no, jak to się nazywa? Zobaczyć, co skrywa ten posąg. Bo tak, wbrew pozorom, wbrew wszystkiemu, pamiętam o tym posągu i błyskamienny kostur Azura. Teraz sobie zobaczymy. Ten. Większa moc czarów, to był wcześniej, to jest kres czarów rzucania czarów, ale używa dodatkowe punkty skupienia. Aż niewielkie wymagania, ale pod tym względem to oba są takie same. Jak nie wiem, czy jest coś więcej do dodania, poza tym, że fajna znajdźka. Której niestety raczej nie użyję, bo nie sądzę, żebym miał się aż tak... oddawać inteligencji. Jeśli to jest dobre słowo. Nie, raczej to nie jest to, co chciałem. No okej, mniejsza. Mniejsza. Dotyczący kryształ. Chciałem kryształ. Jeszcze zobaczymy od razu. Wiadomo, co to będzie. Tak, to jest tutaj, proszę. Ja oczywiście musieli na mnie wyskoczyć. Pewnie zdążyłem zobaczyć opisa, więc zdaję wam to jeszcze raz. Druzgoczący kryształ. Dobra. No to w takim wypadku, jak mam dodatkowy klucz, to... mam jedną
teorię, co można z nim zrobić. Tego znaczy chcę ją sprawdzić od razu, żeby potem nie było zdziwienia czy narzekania, że tego nie zrobiłem. Bo o dziwo kojarzę parę aspektów, które mogłyby wskazywać, co zrobić właśnie, więc tak. Tutaj siedział taki jeden czarodziej, co to został wyrzucony z akademii. Się nie mylę. I ostatecznie właśnie, jak mieliśmy klucz, on mówił, zostaw w sobie, tobie bardziej się przyda czy coś. Może teraz, jak mamy tutaj ten drugi, co to nagle będzie chciał. Z tego nie wykupimy od niego wszystkiego, aż dziwne. Biorę wszystko po prostu i można teraz rozmawiać. Okej. Kind soul, for learning my paltry sorceries. I never imagined that a bluntstone like myself would have the chance to play teacher. Dobra, i przy okazji daj błysk kamienny klucz. Dobrze myślałem. You're willing to give your glintstone key to me. My oh my. Thank you. Thank you dearly. Now I can go back to the academy to resume my study of glintstone sorceries. And the very stars. Erudycja. Back to learn another way, of course. Thank you dearly. With you a blessing. Oh, perhaps one. Who knows? I may be a decorator. Okej. I teraz jeszcze jedna rzecz. Erudycja. Bardzo istotna nazwa. Bardzo istotny opis. I teraz pewnie znowu będziecie mieć takie... Jakim cudem on o tym pamięta? A otóż, no pamiętam. Że były wieże, które wymagały erudycji. Do otwierania. Czy tam coś o erudycji mówiły bardziej, niż wymagały erudycji do otwierania. Tak, to jest chyba lepsze określenie. Więc zaraz zobaczymy, czy może ta erudycja nam coś pomoże. I no. Które to były wieże, niestety nie jestem w stanie zapamiętać wszystkich. Jedno co to pamiętam to. Ale pamiętam też, że właśnie więcej było. Jeśli chodzi o opisy, czy coś i tak. Zaraz zobaczymy, czy może wyjątkowo to zadziała, czy nie. Czy powinno. I uwaga, uwaga. Erudycja oświetla drogę. Tak, więc zmień. Jest erudycja, to będzie to. Tak. Nie chciałem zmieniać. No ale dobra, niech już tu będzie. Okej. Nie działa. To teraz zrobię coś, o czym też słyszałem. Może nie jako tako bardzo. Czy... W sensie, słyszałem o tym, ale nie wiedziałem do końca, co chodzi. Ale było mówione kiedyś, że do niektórych zagadek potrzebna będzie będą potrzebne te dziwne czapki, więc uwaga, uwaga, czy to pomoże? Okej. Dobrze, że pamiętam wszystkie jakieś głupoty, o których ktoś wspomina gdzieś w moim otoczeniu. Gorzej, że to są często spoilery, których bym nie chciał wiedzieć, ale tak. No, nie będę narzekał. Bo teraz to coś mnie uratowało. I... Co jest? Tylko nie te piłki. Całe szczęście... No, jest to etap bardzo wczesny, więc nawet jeśli są, to je będę mógł pokonywać. I tak, w sumie coś więcej do powiedzenia na ten temat? Nie, nie mam nic. Więc biegnijmy, zobaczmy, co skrywa ta wieża i cieszmy się może zdobyczą. O ile jakakolwiek zdobycz tu będzie. I tak. A swoją drogą też pytałem trochę o znajomych, którzy przeszli Elden Ringa. Niektórzy nawet kilkukrotnie, czy... Ten. Długo będę musiał czekać na kamień do ulepszenia broni na maksa, czyli na dziesiątkę. I specjalny, rzecz jasna. I usłyszałem, że ponoć już powinienem mieć kilka kamieni, więc ciekawa sprawa i... Będziemy musieli potem zobaczyć. Chciałem sobie poszukać tych kamieni, ale to nie dzisiaj, nie tym razem. A póki co... Armata Chaimy i młotek Chaimy. I... Zobaczymy zaraz wymogi, przy czym... A już powiem z góry... To widziałem w akcji.
Bardzo fajne. Bardzo, bardzo fajne. Niestety jednak nie użyjemy tego za szybko. Przynajmniej teraz, bo niedługo byśmy mogli w sumie się tym pobawić. A tutaj proszę, coś takiego. Fajna sprawa. Jej, mamy zaliczone i teraz... I w sumie co teraz? Panie... Bardzo dobra, bo tak... To nie myślałem o tym, co dalej. Trochę nie myślałem o tym. W sumie to wiedzieć, co może. Dajcie mi się trochę zastanowić, bo naprawdę mam teraz pustą głowę. Okej. Mam pomysła. Przypomniałem sobie, o co chodziło z tym mieczykiem. Więc tak. Chodźmy, zobaczmy. Może będzie coś ciekawego. I... Znaleźć ostatnie miejsce, w którym jeszcze miecza nie wsadzałem. Żeby aktywować i... Tak, teleportacja znowu zgasła, lampka. Idziemy. I dobrze, tutaj widzę, że chyba już jest aktywne. Tutaj aktywne, czyli dosłownie pierwsze. Pierwsze. No my nie wiem, co więcej o tym powiedzieć. Naprawdę, jakoś mam taki dzisiaj dobry dzień, a z drugiej strony też nie potrafię dużo mówić i gadać głupot. Jak to mam w zwyczaju. Więc... No, może nie będę dużo się, bo... Wiadomo, tak niszczący ziemię. Cokolwiek to reprezentuje, zaraz to zobaczymy. Miejmy nadzieję, że będą tam fajne znajdźki, a nie śmierć. I... Przeklęty Farum Azula? Co? Co to jest? Jakieś smoki wszędzie latają, skały w powietrzu, jakieś na samym środku trąba powietrzna. Wow, po prostu inaczej nic nie jestem w stanie powiedzieć o tym poza wow. Zastanawiam się tylko, czy da się znaleźć to miejsce jakoś inaczej niż tylko tutaj, chociaż dobra, nazywa się Przeklęte. No nie spodziewałbym się, żeby do miejsca o nazwie Przeklęte można było tak po prostu wleść sobie. Tak więc... No, bardzo możliwe, że to była jedna trasa. Oj, biją trochę. Jakoś bardzo, ale trochę dużo, więc lepiej być ostrożnym chyba przy nich teraz. Żeby nie zginąć. Okej, okay, i... Okej, okay. Dobij, zanim będzie za późno. Okej. Okay. Nie powiedziałbym, żeby to miejsce było bardzo wymagające czy trudne. Ale na pewno jest bardziej niż... No niż akademia, w której byliśmy przed chwilą. I tak, jesteśmy w takim miejscu powyżej chmur. A tam widać drzewa. Ciekawe miejsce, muszę przyznać. Ciekawe. A, chwila jeszcze, tutaj są jakieś... Rządki bestii. Naprawdę nie wiem, czy, co ma sobie reprezentować to miejsce, ale... Wygląda epicko. Chciałbym zwiedzić to wszystko, co tutaj jest dostępne. Ale niestety jest to poza moim zasięgiem póki co. Miejmy nadzieję, że znajdziemy jakiś dostęp. I tak, nie marząc zbyt dużo, tutaj mam perłowego smoka. Większe oparzenie fizyczne, co ciekawe, mieliśmy już plus jeden zdobyty. Gdzie indziej, nawet nie wiem gdzie. I no, to chyba co? Okej, to jaki obszar? Tutaj. Nas jeszcze raczej nie było, jak widać. Dużo jeszcze przed nami. Ale tak, skoro już to mamy ze sobą, to teraz chyba pora do szturm zamku. Innych rzeczy też, o których pamiętam. Tylko zanim to tutaj, to ten...
Pozwólcie, że może to pasuje trochę zaklęcia bardziej, bo... No, eldiańskie gwiazdy nie wydają się być zbyt sensowne. Nie wiem, co o tym myśleć. Naprawdę, nie wiem. Poza tym, że nie wydaje się to zbyt... pocieszające, że nas chce teraz tutaj zabić, nasza dawna towarzyszka. No cóż. Jednak na razie się to może nie przejmujmy. I zamiast tego... Chodźmy jakieś... Ciąć coś... gotowym na jakieś takie typiczne ewentualności. Wchodźmy do tego zamku, chociaż... Jeśli mam być totalnie szczery, to nie do końca rozumiem, czemu ona chce nas zabić. Wydawało mi się, że ten płomień to jest coś, co pozwoli oszczędzić życie co niektórym. A tu i nagle ona... mówi, że... ona nas zabije, bo mamy ten płomień. Okej, rozumiem, że może... może się obawiać tego wszystkiego, ale to jest trochę ostre. Jak na sytuację, kiedy... kilka innych osób mówiło, że to jest sposób na to, by uniknąć poświęceń. Coś... No nie. Nie musiała przyjść śmierć, po prostu musiała. Nie byłbym sobą, gdybym nie zginął w głupi sposób. No cóż. No to tyle by było z runy. Nie mamy już runy. A pieczęć nadal jest w sumie najlepsza, więc... nie musimy się niczym przejmować i... w sumie jak walczę z czymś takim, to... widzimy tutaj te nowe... przed chwilą rzeczy, ale... chyba zamiast tego usunę... Dobra, usunę je nawet. Chociaż nie... to by się przydało. Dobra, usunę zwykłe takie. I to. I chyba wezmę jednak eldiańskie gwiazdy, jeśli mam na nie statystyki. Nie mam. Okej, czyli będę musiał znowu aktywować run. Ale chyba jednak je znowu wezmę, bo tak patrzę na te lwo, tygryso, cośki, to. Albo mi się wydaje się, albo one po prostu są na tyle powolne, że eldiańskie gwiazdy no sobie na tyle szybkie właśnie. Eldiańskie gwiazdy może będą sensowne przeciwko nim. Tak, przeciwko nim te eldiańskie gwiazdy nawet mają sens. Prawda, nadal są dosyć drogie w zastosowaniu. Ale tak, nawet mają sens jakiś tam. Ważne tylko, że mogę rzucić je raz na spotkanie z tym... czymś. Wszystkie dalsze próby będą przerywane przez jego ataki. Aż dobra. Może nie wszystkie, bo teraz jak pluję tym lodem, to chyba zdążę. Zdążyłem, ale... powiedzmy, że ten to chyba nie był aż taki dobry. Można byłoby sobie powiedzieć, że pozostało wiele do życzenia. Dobra, to jeszcze raz, tym razem tutaj te gwiazdy wypuszczamy. Nie. Nie, to są jakieś żarty. Jak dobrze mi szło wcześniej, a teraz nagle zacząłem lamić jak głupi. Dobra. Gwiazdy może mają jakiś sens, ale...
Jeśli to nie jest dobre rozwiązanie, to w sumie co by z niej zrobić innego? Może zobaczymy takie rzeczy. W końcu mam pieczęć od tego wszystkiego. A i przy okazji tak pamiętam to jeszcze szybko to. Nie wiem, które było to lepsze do użycia, czy to, czy tamto. Okej. Jak na ten koszt, to rezultat świetny. A to jak działa? Nie zobaczę, bo oczywiście, no. Uniknął. Wow, dobra. Dobra. Gdyby nie to, że będzie tego unikał, to nawet mocne. 650 tak po prostu. Fajne. To zobaczę teraz tę wersję. Nie zobaczyłbym, gdyby nie to, że pewnie zginę. Okej, mocne to. Mocne. Chociaż dostajemy to, że to szaleństwo. Czy to jest coś nowego? Nie, chyba zawsze było szaleństwo za używanie tych zaklęć, więc... Nic nowego. Z drugiej strony znowu też... I też zdajemy podobne obrażenia. Może trochę przesadzam z tym, że jest mocny tamto zaklęcia w sumie. Oczywiście, że drugi musiał przyjść mi na plecy, bo za dobrze sobie radziłem z jednym, co tak. Gra musiała po prostu pokazać swoje. Nie, nie. To nie jest mój dzień. To nie jest mój dzień na ten zamek. A co gorsze, to jeszcze nie dość, że zamek mnie próbuje zabić, to jeszcze straciłem Melinę. Jedyną towarzyszkę mojej podróży dawną. No ale cóż, może taka jest kolej rzeczy, może tak musiało się stać. I od razu powiem mimo wszystko, to nie żałuję tej decyzji. W sensie wiecie, przez te decyzje mam na myśli płomienia. Okej. Okej. Ja mi jeszcze nie żałuję. Nie wiem, jak będzie później. I okej. Chyba też mam odpowiedź na moje problemy. Musiałem wrócić po prostu do czegoś, co znam już od dawna i... Jest to oczywiście czarny płomień. Okej, biją dużo, muszę być ostrożny. Ale może damy radę, może tym razem pokonam. Może jedyne czego... Tak naprawdę tam potrzebowałem to właśnie zmiana broni na bardziej stosowną. No, dało się. Udało się. Gorzej. A nie, dobra. Już się bałem, że tu będzie właśnie ten taki posąg, co zmusił go więksi wrogowi rozwalić. Na całe szczęście jednak się myliłem. Więc dobra, idziemy. Chciałem się bawić mieczem tamtym, chciałem się bawić kosą, ale nie. Czarny płomień powraca, jak zwykle. Największa broń ze wszystkich. A też jak się okazuje, to i również też najpotężniejsze. No jeśli coś jest podatne na ten czarny płomień, bo... Patrząc na to, co tutaj się działo, jak się działo, to coraz bardziej zaczynam... się wydawać, że ten czarny płomień to jest jednak coś innego niż... Naprawdę już, ja mam dosyć. Kolejna śmierć. I tu jeszcze od ptaka. Tak
takiego jak były te tam pierwsze w zamku. To nie jest nic przyjemnego. Naprawdę nic przyjemnego. Jeśli kogoś to zastanawiasz, tak milczę, naprawdę. Jak miałem dobry dzień, naprawdę wenę była. I tak dalej, tak. No, to teraz te wszystkie śmierci, to tak dalej, no. Można delikatnie powiedzieć, trochę, albo trochę bardzo mnie niechęciły. Aha, jeszcze te ptaki są wytrzymałe. Nie. Wiecie co, na tym kończymy dzisiaj. Nie. Ja mam dosyć. Ja mam dosyć. Muszę odpocząć. Muszę się uspokoić. Muszę odzyskać swoje zen. Więc na tym kończymy odcinka. I cóż, mam nadzieję, że wam się podobał, mimo tego, że niewiele to zrobiliśmy. I tak, jeśli macie coś do powiedzenia, coś do dania, jakąś poradę dla mnie, czy coś, to dajcie znaka. Cóż, to było na tyle, jak już powtarzam. A ja w międzyczasie postaram się może czegoś dowiedzieć bardziej od znajomych, co sądzą o tym płomieniu chaosu i czy to była mądra decyzja, czy jednak może głupia. Ale dobra, mniejsza z tym, więc no, trzymajcie się i hej.